Piotr Woldan, Klaudiusz Mękarski, Karol Wojciechowski, Maciej Równiak, Adam Serwa i Oskar Chłopaś. Ci dżentelmeni jako zespół Fuzja rozpoczęli tegoroczny cykl Z kulturą na stary rynek. Pierwsza impreza z cyklu Z kulturą na stary rynek, impreza pierwsza w tym roku, bo kontynuujemy poprzedni cykl. W tym roku, tak jak i w roku poprzednim, udało nam się do współpracy namówić Urząd Miasta Częstochowy i dzięki wsparciu urzędu możemy się tutaj w tym roku też spotkać. Dzisiaj pierwszy z cyklu koncertów, w tym roku będzie ich 4. Dzisiaj zagra dla nas zespół Fuzja. Czemu Fuzja? Fuzja dźwięków, fuzja zespołów. Myślę, że dla miłośników popu, rocka oraz funka coś się znajdzie i każdy miłośnik któregoś z tych stylów sobie coś dla siebie znajdzie w tym koncercie. Z poprzednich edycji wynika, że zawsze ktoś coś dla siebie znajdował, stąd zadowalające frekwencje na zeszłorocznych koncertach. Jesteśmy zadowoleni wynikiem zeszłorocznego cyklu. Ożywiliśmy trochę to miejsce, jakim jest amfiteatr na Starym Rynku. W ubiegłym roku nie tylko nasze koncerty tutaj się odbywały, natomiast te nasze były przeplatane również z koncertami innych organizatorów. Natomiast byliśmy bardzo zadowoleni. To miejsce udało się ożywić. No i na każdy z tych koncertów mieliśmy tutaj komplet ławeczek zajętych. Myślę, że przy tej pogodzie dzisiejszej nie będzie inaczej. Stowarzyszenie Aktywności Studentów już zaprasza na kolejne odsłony cyklu Z kulturą na stary rynek. Na pewno będziemy chcieli, żeby ta pogoda, która jest dzisiaj wyjątkowo piękna, żeby dopisała nam na pozostałe 3 terminy. Spotykamy się też 22 lipca, 12 sierpnia oraz 26 sierpnia. To też w ramach Dni Częstochowy. Cała nasza impreza również obecna jest w kalendarzu akcji z Aleje Tu Się Dzieje. A jaki zespół zagra następnym razem? To już trzeba obserwować naszego Facebooka. Jeszcze tego nie zdradzę.